Ekscelencje księża arcybiskupie, księża biskupi, przewielebni księża, czcigodny gospodarzu księże Michale, ale nade wszystko wy siostry i bracia. Pozwolę sobie półtorej minuty skierować kilka słów u progu w regionie łódzkim, u progu tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Otóż stanowiąc swego rodzaju lectio continuo wypowiedzi przedstawianej przez proboszcza parafii świętego Mateusza, przez księdza Michała, chciałbym życzyć nam wszystkim, abyśmy nie tylko, i to dalszy krok, nie tylko byli już po tym etapie poznania i nie tylko chcieli się zrozumieć, ale drodzy, chcieli zrozumieć, że prawdziwym świadectwem chrześcijan jest łączność ich wszystkich i ich wspólnota przy Chrystusie. Bycie razem od momentu zwiastowania Marii Panny. Bycie razem przez to wszystko, co się działo w cudzie betlejemskiej nocy. Bycie razem w czasie Epifanii, objawienia Pańskiego. Bycie razem wspominając życie i zwiastowanie, nauczanie Jezusa Chrystusa. Bycie razem podczas Jego męki i wreszcie razem pokornie spuszczając głowę pod krzyżem Chrystusa i trzymając się mocno wzajemnie za ręce. Bo hasło tygodnia i wreszcie bycie razem w radości zmartwychwstania i bycie razem, kiedy rozpamiętujemy dar zesłania Ducha Świętego i początek Kościoła i bycie razem w swojej codzienności. Bo słowa hasła tegorocznych naszych modlitw mogą zostać zrealizowane tylko wtedy, kiedy zrozumiemy to, co jest wyartykułowane w słowach młodzieżowej pieśni śpiewanej przez przede wszystkim młodzież, która grupuje się przy okazji Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. I to dedykuję nam wszystkim, bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, gdy każdy wnosi ze sobą to, co ma. Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem. Bracie, siostro, ręka w rękę razem idź. Czasami dziwię się, dlaczego wciąż zwalczamy się. Wszak Jezus modlił się, byśmy jedno byli. Czyż nie najwyższy czas, by w końcu Jego miłość w nas ku Bożej chwale stale panowała? W świecie niepokoju, modląc się o pokój za naszą wschodnią granicą, modląc się o pokój na całym świecie i modląc się o jedność wśród nas, niech te słowa zapadną nam głęboko w sercu. Szczęść Boże nam wszystkim.